Teraz bym prosił o zabranie głosu pana profesora Lecha Wyszczerskiego. Proszę państwa, jest też do nabycia książek na temat Piłsudskiego, sanacji. Pan profesor napisał chyba ze 100. No nie, 77. 77. Ale nie sanacji, tylko w ogóle. Natomiast mamy tutaj skrywane oblicza II Rzeczypospolitej. Bardzo polecam, bardzo ciekawa książka o wielu najważniejszych postaciach z tamtego okresu. Proszę bardzo, panie profesorze. Od razu chcę powiedzieć, że ja będę skupiał uwagę przede wszystkim na sprawach, powiedzmy sobie, profesjonalnych, czyli historycznych, bez jakichś innych tutaj konotowań. Ja mam wygłosić referat, kontrowersje wokół polskiej polityki wojskowej 1926-1939. No, data. Cezura ta początkowa jest jasna, to jest dzisiejsza, między innymi tutaj nasza konferencja, 39, koniec praktycznie, no bo II Rzeczypospolita jeszcze funkcjonuje, ale jako państwo już nie na swojej ziemi. Proszę państwa, ja to co powiem, no 20 minut, cóż tu można powiedzieć. Ja przygotowałem, już przesłałem tutaj tekst, 16 chyba stronicowy, troszkę rozszerzony wobec tego, co tu się pojawi. Generalnie powiem tak, ja się od wielu, wielu lat zajmuję polityką. W ogóle sprawami wojskowości, między innymi II Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o politykę wojskową tejże II Rzeczypospolitej, ja wyraźnie widzę cztery okresy w niej. Pierwszy to jest okres 18-21, to jest wojen. Stan wojenny praktycznie, to znaczy na stopie wojennym. 21-26, to już wiadomo, było mówione. I później ten okres po 26 roku, no jednak śmierć marszałka, ona jest bardzo znaczącym wydarzeniem. Zmienia się ekipa, ja powiem jeszcze o tym. Zmienia się całkowicie ekipa. Starzy Piłsudczycy poszli w odstawkę. Ja przygotowałem między innymi, mam taką książkę na temat Walerego Sławka, też nie publikowana, ale jest, tam sporo można się dowiedzieć. Zatytułowałem tragiczna postać, to znaczy podtytuł, przyjaciela Piłsudskiego, bo to rzeczywiście był jeden z nielicznych, z którym Piłsudski był, jak mówią, po imieniu. Walery, tak się zwracał zawsze do niego, ale nie o tym. Moja uwaga ma być skupiona po zamachu majowym. Otóż w wyniku tegoż zamachu Piłsudski, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o sprawy wszelkie, ale ja się skupię na politycznych i wojskowych, sprawował pełni władzy. Nie da się ukryć. I to nieformalnej, w wypadku wojska formalnej. Bo był ministrem spraw wojskowych i był generalnym inspektorem sił zbrojnych. Otóż i czynił konsekwentnie on, powiedzmy, to własną wizję polityki wojskowej aż do swej śmierci. No może tam z wyjątkiem ostatniego, gdzieś dwóch lat, kiedy rzeczywiście był już, powiedzmy, człowiekiem chorym. Ale jednak i tam jeszcze odbywały się bardzo ważne, kluczowe dla polityki spotkania. Otóż, jakie były tego efekty? I to chyba jest kluczowe. Piłsudski starał się i propagował tezę o samowystarczalności militarnej Polski na wypadek przyszłej wojny. Zastanowić się wypada, czy Polska zdolna była samodzielnie stawić czoła potencjalnemu agresorowi, to nawet przy założeniu, że nie będzie to wojna dwufrontowa. Odpowiedź moja jest jednoznaczna – nie. Obaj potencjalni przeciwnicy dominowali pod względem potencjału przede wszystkim ekonomicznego, ale za tym dalej pójdzie i militarny, bo Niemcy w zasadzie w ciągu dwóch lat zrobili tą machinę wojenną. W 1936 roku plan ten uruchomiony, a już w 1939 widzieliśmy, co się dzieje. Dominowali potencjałem militarnym, no i co też nie jest bagatelne, potencjałem ludzkim. Nawet te Niemcy to w zasadzie zbliżały się do 80 milionów, a już później po przejęciu Austrii i innych obszarów
jeszcze więcej. Czyli twierdzę, że ocena zagrożenia mentalnego Polski wobec tego była spłycona na stereotypach bez należytego uwzględnienia dynamiki zmian w Europie. Proszę Państwa, my się poniekąd zamknęliśmy na doświadczenia wojny polsko-rosyjskiej 1919-20 roku, a w tym mogę powiedzieć, że jestem specjalistą. Myśmy niewiele, i to będzie dalej wynikało, i w doktrynie zrobili postępu, a świat niestety nie stał. Świat się zmienił. Marszałek miał niczym nieskrępowane możliwości w prowadzeniu własnego pomysłu organizacji wojska. I on to rzeczywiście realizował. Dokonał dość szybko podziału na strukturę pokojową i wojenną. Czy słusznie, to można dyskutować. Chociaż generalny inspektor sił zbrojnych w czasie pokoju formalnie podlegał ministrowi spraw wojskowych, brakowało ścisłych ustaleń co do zasad tej podległości. To nie ponosił odpowiedzialności konstytucyjnej w sprawach dotyczących przygotowania sił zbrojnych do wojny. Sztab Generalny w 1928 roku już jako sztab główny sprowadzony został niemal wyłącznie do administrowania armii w czasie pokoju, mając poważny ograniczony wpływ na przygotowania wojska do wojny. To się zmieni po 1935 roku, ale nie do końca. Uznać to można za degradację, ale świadomą, bowiem Piłsudski całe życie żywił awersję do sztabu generalnego, sztabowców w ogóle. Mogę podać tysiące przykładów, ale nie ma tu czasu. Co powodowało, że organ ten utracił swoją dotychczasową rolę w zakresie kreowania koncepcji prowadzenia wojny, przygotowania do niej. Prowadzenie dwóch torów kierowania wojskiem miało na celu jego oddzielenie od polityki, a także od politycznej kontroli nad jego funkcjonowaniem. Oznaczało to ograniczenie demokratycznego sposobu sprawowania władzy z tendencją do prowadzenia modelu autorytarnego. Podział kompetencji między torem pokojowym a wojennym, główny pomysł marszałka, sprowadzał się do rozdzielenia zadań u podwładnych i był podziałem bardzo umownym, formalnym. Utworzono także niby organ kolegialny Komitetu Obrony Państwa, do którego kompetencji należało, w cudzysłowie, czyli cytuję, rozpatrywanie zagadnień dotyczących obrony państwa i opracowanie wytycznych do mobilizacyjnego organizowania sił państwa, tyle tylko, że w praktyce odbyło się tylko jedno posiedzenie tego gremium do 1935 roku. Organem kolegialnym po śmierci Piłsudskiego z kolei był Komitet Obrony Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, jednak i on zebrał się tylko dwukrotnie. Mogę powiedzieć, w jakich sprawach, jeżeli będą pytania. Czyli zarówno Piłsudski, jak i jego następca Śmigły-Rydz nie byli zwolennikami kolektywnej dyskusji, lecz arbitralnego, jednoosobowego podejmowania decyzji. Jeżeli kogoś z Państwa interesuje, to proszę do wspomnień generała Stachiewicza zajrzeć. Tam jest powiedziane, jak był wykorzystywany i w jakich sprawach. Na baczność i do meldowania, a nie do rozważania. No tak, tak śmigły przyjmował. Polska formalnie, traktując to jako dokument, w analizowanych latach nie posiadała oficjalnej doktryny wojennej. To znaczy, czy wobec tego miała? Tak. Odnaleźć ją można w regulaminach, instrukcjach, w systemie szkolenia, w planach wojennych, ćwiczeniach czy manewrach. Ale jako dokument zatwierdzony przez organy państwa nie istniał. Polska doktryna wojenna w latach 26-35 nie wprowadzała istotnych przewartościowań do obowiązujących wcześniej poglądów na charakter przyszłej wojny, czyli zapatrzenie na wojnę 19-20 roku. Zawarte w doktrynie tego okresu próby określenia charakteru wojny były identyczne z poglądami Piłsudskiego, który nie wykorzystywał ani dorobku światowej, a nawet i polskiej myśli wojskowej, ani też analiz opracowanych przez wyspecjalizowane komórki wojskowe. Osobowość marszałka zaciążyła negatywnie wobec tego na doktrynie wojennej tegoż okresu, dlatego że nie dopuszczał żadnych krytycznych poglądów. Tolerował jedynie te, które były zgodne z jego koncepcjami. Śmierć marszałka Piłsudskiego, a przede wszystkim narastające zagrożenie wojenne, mają duży wpływ na zmiany w doktrynie wojennej.
szybko wykonane studia porównawcze potencjału wojennego Polski i potencjalnych przeciwników jednoznacznie udowodniły, że Polska nie jest w stanie prowadzić tylko wojny dwufrontowej, ale z pojedynczym agresorem, za którego uważano takim zawsze dwaj, czyli ZSRR i III Rzesza. Zmusiło to władze polityczne i wojskowe do dokonania w drugiej połowie lat 30. znaczących przewartościowań poglądów co do możliwości wybuchu wojny, potencjalnego agresora i jej charakteru. Miało to oczywiście wpływ na rozwiązania doktrynalne. Jako jedyny realny jawił się wariant wojny koalicyjnej, to prowadzony wyłącznie z jednym rozpatrywanym przeciwnikiem. Do marca 1939 uważano, iż to będzie armia czerwona. Potem Niemcy. To też jeszcze powiem. W marcu 1939 roku nastąpiła gruntowna zmiana w doktrynie wojennej. Zaniechano myśli o wojnie na wschodzie, koncentrując uwagę tylko na przygotowaniach do wojny z Niemcami. Wyrazem tym był odłożony do akt operacyjny plan wojny W. Główny nasz dorobek, oczywiście za Rydza Śmigłego, bo wcześniej nie mieliśmy niczego. Poza tym w gwałtownym trybie, praktycznie powiedzmy sobie, w szalonym trybie, nakazano przystąpić do opracowania planu wojny Z, czyli z Niemcami. Dokonano także zmian w mobilizacyjnym planie drugiej jego wersji, mutacji W2. Chcę nam powiedzieć, że to był jednak bardzo elastyczny plan i bardzo pozytywnie oceniany jest. Otóż istotne zmiany odnoszące się do koncepcji prowadzenia walki zbrojnej miały miejsce także w opracowanych regulaminach i instrukcjach. W miarę narastania zagrożenia wojennego polska doktryna wojenna odeszła od założeń obrony ruchowej na rzecz sposobienia się do obrony statycznej. To znaczy stała obrona. No proszę Państwa, o czym tu mówić? O obronie ruchowej, kiedy czym na konikach mieliśmy i pod wodami? Myśmy trzykrotnie mieli mniejszą szybkość przemieszczania tych formacji niż Niemcy w 1939 roku. Błędem polskiej doktryny wojennej było przyjęcie niewłaściwych zasad dowodzenia na szczeblu strategicznym. Proszę Państwa, marszałek Piłsudski, podobnie jak Piłsudski, przejawiał nadmierną skłonność do osobistego dowodzenia jak największą liczbą operacyjnych ogniw dowodzenia. W 1939 roku 9 bezpośrednich organów podlegało. Jak mógł naczelny efektywnie jeszcze przy tych środkach, powiedzmy, łączności, jakie posiadał, cokolwiek zrobić. Analizując polskie założenia doktrynalne lat 35-39, nie można oczywiście pominąć udziału przede wszystkim w nich Śmigłego Rydza. Podobnie jak Piłsudski, miał monopol na ostateczny kształt oficjalnych poglądów na zasady prowadzenia przyszłej wojny. Był niezwykle skryty, uwrażliwiony przesadnie na baczenie na zachowanie tajemnicy, nie korzystający z pomocy doradców, stroniący od publicznych debat i dyskusji. Wykazał dość bezkrytyczny stosunek do deklaracji składanej przez zachodnich aliantów i na tym budował własną wizję prowadzenia wojny. A co było, to wrzesień pokazał, ale usprawiedliwił marszałka Śmigłego. Otóż jakby tegoż nie przyjął takiego założenia, to trzeba byłoby się poddać przed rozpoczęciem wojny. Był konserwatystą w ocenie charakteru przyszłej wojny, wychowany na doświadczeniach wojny polsko-rosyjskiej 1920, który zamierzał adoptować do nowych okoliczności uwarunkowań. Uważał, iż tylko on winien znać do końca oficjalnie zaakceptowane założenia doktrynalne i bardzo starał się nie przekazywać ich nawet najbliższym. Nie wiedział tego, że i szef sztabu, i jego zastępca do spraw operacyjnych, pułkownik Jaklicz, odwołuje się do ich opinii, które, jak ktoś będzie chciał, to powiem, gdzie można znaleźć. Sprawą niezmiernie istotną w przygotowaniach do wojny było dysponowanie realistycznymi planami jej prowadzenia. Chodzi o takie rzeczy jak ogólny plan wojny, plany kampanii, operacji, plany mobilizacyjne. Piłsudski hamował pracę nad konkretnymi wariantami przebiegu działań militarnych. Proszę Państwa, zamierzał samodzielnie opracować militarny plan wojny, co wykraczało poza możliwości jednej osoby, zaabsorbowanej do tego kierowanie całym państwem jeszcze. Jedyne co dokonał, to w 1928 roku,
zarys planu wojny z ZSRR, ale to był zarys, a nie plan. Nawet tego nie uczyniono wobec Niemiec za życia marszałka, pierwszego marszałka Polski. Ogromnym zaniechaniem był właśnie także za jego życia brak aktualnego planu mobilizacyjnego. Krytykował plan z 26 roku, ale dopiero w 1938-1939 roku kolejny plan powstał. Przez ten okres nie mieliśmy planu mobilizacyjnego w ogóle, co jest no, zaniechaniem ogromnym w planowaniu wojny. Pierwsze takie prace nad projektami aktów prawnych dotyczących stanu wojennego rozpoczęto jesienią 1936 roku. Ale mówię to między innymi odnoszące się nie tylko do wojska, ale i do społeczeństwa. Także. Mimo dużego wysiłku z sekretariatu KOR-u, osobiście generała Tadeusza Walinowskiego, pierwszego zastępcy szefa sztabu głównego, który odpowiedzialny był za ten cywilny odcinek, jak i też szefa sztabu głównego generała Wacława Stachiewicza, nie doszło do opracowania całościowego ogólnego planu wojny. Mówię do 1939 roku. Chociaż poczyniono sporo prac cząstkowych na przygotowanie podstaw do opracowania takiego dokumentu. Brak ogólnego planu wojny oraz całkowicie doprecyzowanej doktryny wojennej miał wpływ przede wszystkim także na planowanie militarne, w tym i operacyjne. Proszę Państwa, sztab główny na początku 1936 roku otrzymał dyrektywę rozpoczęcia przygotowań do opracowania planu wojny W, czyli plan ZSRR. Zakończone zostały prace 4 lutego 1939 roku. 3 lata trwały, bo ja dojdę później do planu N, do tego terminu. I został on zatwierdzony, powtarzam, 4 lutego 1939 roku przez marszałka Śmigłego Rydza. Ale groźba wojny z Niemcami od marca już pewna, spowodowała, że Śmigły nakazał przerwanie przygotowań do realizacji planu W i natychmiastowe podjęcie prac nad planem operacyjnym M. Prace nad planem ten Z, czyli planem wojny z Niemcami, rozpoczął sztab główny, podkreślę datę, 4 marca 1939 roku. Proszę Państwa. Zdawał sobie oczywiście Śmigły Rydz sprawę z niedoskonałości, wyjątkowości planu Z. Lecz pod wpływem nagłego zaoczenia się sytuacji zewnętrznej, realnej groźby niemiecka Grecji zdecydował się na improwizację oraz przygotowanie tylko zarysów działań. Przewidywał dopracowanie kolejnych etapów w terminie późniejszym, to znaczy post factum, tak mówił, ale praktycznie to trudno dociec, czy był taki nawet w jego głowie zamysł. Błędem jego poczynania było nadmierne utajnienie treści nawet tego planu Z, proszę Państwa. Bardzo wąskie grono osób znało całkowitą koncepcję prowadzenia działań. Wobec tego brak całościowego planu wojny, nierealność przygotowania planu funkcjonowania państwa, czyli odcinka cywilnego, ale też i ogrom zaniedbań na odcinku planowania militarnego, a przede wszystkim konserwatyzm doktryny wojennej i wizji faktycznego przebiegu wojny, to w mojej ocenie główne przyczyny klęski poniesionej w kampanii 1939 roku. W tym miejscu nie rozpatruję sprawy postawy mocarstw. Ja wydałem taką książeczkę, dwie w zasadzie, ale ta najnowsza to jest Tajna gra mocarstw. Chodzi o marca 39 do prawie do września 39. Nie będę, kto chce, proszę na niej spojrzeć. Ja oceniam tak. Postawa mocarstw pozbawiła Polski jakichkolwiek szans na walkę koalicyjną, czyli walka podosobna. Ja będę do pytania szczegółowo odpowiem. Zasygnalizuję teraz tylko wpływ zamachu majowego na prowadzoną politykę kadrową w wojsku. No wiadomo, czas mnie ogranicza. Ograniczę się do represji wymierzonej w najwyższą kadrę. Część z nich, opowiadających się po stronie rządowej, tuż po walkach została aresztowana, szykanowana, nawet sądzona. Poza tymi oficjalnymi aresztowaniami stosowano wiele innych represji. Część wyższej generalicji na znak protestu sama poprosiła o zwolnienie ze służby czynnej. Co nazwisko? Nawet generałów broni. Po pierwsze, marszałek Piłsudski postanowił zmniejszyć liczebnie liczbę generalicji. Po drugie, zwalniał służby czynnej generałów o rodowodzie z byłych armii zaborczych. I po trzecie, zamierzał pozbyć się szeregu wojska tych generałów, którzy nie jawili się jako jego zwolennicy.
Wobec tego nastąpiło przehamowanie awansów generalskich, następnie awansowanie tylko legionistów, następnie obniżenie zaszeregowań etatowych i zupełnie nieawansowanie na stopień generała broni. Nikt nie był awansowany za życia generała. Pierwszy awans na generała broni to jest dopiero wiosna 1939 roku. Generał Berbecki został na ten stopień awansowany. No oczywiście ja nie mówię o wcześniejszym, że Rydźwigmy był przed marszałkiem jeden dzień generałem broni, także i Soskowski równocześnie. Wszelkie zmiany nastąpiły wielkie w instytucjach centralnych wojska. Dotyczy to między innymi dowód okręgów korpusu, także stanowisk dowódczych w związkach taktycznych, oddziałach obsadzane były przez ludzi uważanych za zwolenników, nie uwzględniania tego, iż część z nich miała stopnie wojskowe niższe od zajmowanych etatów, nie zawsze posiadała odpowiednie przygotowanie fachowe do pełnienia powierzonych funkcji. Niewiele zmieniło się w polityce kadrowej za Szpigłego Rydza. Oficjalnie ona nie odbiegała z zasad prowadzonych przez Piłsudskiego. Prowadzono jednak pewne modyfikacje łagodzące nadmierny subiektywizm w indywidualnym określaniu zadań faktycznie panującej dowolności. Tych zasad niewiele było. Korpus generalski był niemal w całości na dowodzie legionowym. Dużą słabością korpusu generalskiego po 1935 roku był brak systemu pogłębiania, doskonalenia ich wiedzy fachowej. Kadra oficerska stanowiła dość zamknięte środowisko społeczne posiadające własny kodeks etyczny oraz wprowadzanych także drogą ustaw, dekretów, liczne obostrzenia, zwłaszcza potrzebę uzyskiwania zgody przełożonej na zawarcie związków małżeńskich itd., itd. Ale zawód oficera zdecydowanie wywyższony został po zapachu majowym, a w latach 35-39 nadal utrzymywał się bardzo wysoko w hierarchii zawodów w kraju. Wskazać należy, tutaj będę pewnie już powoli, jak to przy czasie, no, nie kontroluję. Panie profesorze, no jeszcze 2-3 minuty. Dobrze. Wskazuje na duży konserwatyzm kierownictwa Wojska Polskiego, na jego utechnicznienie, z drugiej strony niewielkie możliwości państwa. Bronie główne, bo ich było w 3, piechota, kawaleria, artyleria, nie były należycie unowocześniane przez prowadzenie nowej techniki bojowej, ustępując w tym względzie wyraźnie potencjalnym przeciwnikom. Największym mankamentem był znikomy procent mechanizacji, a przede wszystkim motoryzacji wojska. Otóż chcę powiedzieć, że ramy tego wystąpienia one oczywiście pozwalają na zarysowanie tylko pewnych kontrowersji pojawiających się wokół polityki wojskowej w analizowanych latach. Stąd je tylko wymienię. Konserwatywne poglądy z całą pewnością Piłsudskiego, ale w znacznym stopniu Szmigłego Rydza na sprawę technicznego wyposażenia wojsk, bezkrytyczne bazowanie na doświadczeniach, co wcześniej mówiłem, wojny polsko-rosyjskiej, zużywanie tak niewielkich nakładów na wojsko, na jego cele wegetacyjne, a nie kierowanie na modernizację, wykorzystywanie wojska nie tylko do realizacji jego podstawowej funkcji, czyli zewnętrznej, czyli walki na zewnątrz, ale w wielu wypadkach do funkcji wewnętrznej, nie będę już tego rozszerzał, i wiele, wiele jeszcze innych. I teraz konkluzja. Polska 1 września 1939 stanęła do wojny z Wehrmachtem w beznadziejnej sytuacji. Bowiem została z jednej strony zdradzona przez sąsiadów, z drugiej nie była zupełnie w stanie sprostać tej konfrontacji. Widmo klęski był nieunikniony, ale proszę Państwa, ale jej styl oceniam jako żenujący. Wystawiliśmy co prawda milionową armię, ale zupełnie nie przygotowano do obrazu wojny, w jakim uczestniczyła. Autor polskiego planu wojny z tym przeciwnikiem, pułkownik Józef Jaklicz, on był faktycznie tym, który go opracowywał, sytuację zaistniałą 2 września, drugi dzień wojny, ocenia jako katastroficzną i jego cytat. Nastąpiło, jak się rzekło w nocy, chodzi o 2 na 3, jak to wyraziłem do generała Malinowskiego, pocięcie strategiczne od południa. Chodzi o Śląsk, tam ta decyzja armii tej Schlinga. W moim przekonaniu, i tu akcentuję, w tym dniu przegraliśmy możliwość prowadzenia dalszej wojny. Pozostawiam to bez komentarza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu profesorowi Lechowi Wyszczelskiemu za referat kontrowersje wokół polskiej polityki wojskowej.